cieszymy się z tego zwycięstwa ogromnie. Powtarzam to już od 15 minut. Ogromna radość z tego spotkania. Myślę, że także mogło to się podobać kibicom. I nie był to dla nas najważniejszy mecz tego sezonu, ale takie widowisko przedsezonowe może na pewno cieszyć i motywować jeszcze do cięższej pracy, aczkolwiek nie wiem, czy można ciężej pracować, bo pracujemy naprawdę ciężko. Przede wszystkim przegraliśmy, stąd ta mina, no bo trudno się cieszyć po przegranej. Ale Bełchatów dzisiaj wygrał zasłużenie, przede wszystkim różnicę zrobili na zagrywce, odrzucając nas od siatki. W pierwszym secie, kiedy nie mogli trafić, wygraliśmy gładko, natomiast później mieliśmy sporo problemów i w przyjęciu, i na piłce wysokiej. No jednak w trzeci set, no szkoda, bo mieliśmy naprawdę mnóstwo okazji do tego, żeby przechylić szale na naszą korzyść. Nie zrobiliśmy tego i dzisiaj przegrywamy. Dla nas na pewno ważne zwycięstwo, bo fajnie się wygrywa. Mecz otwierający nam sezon i na pewno pozytywnie nastrajający. Aczkolwiek my musimy jeszcze trochę pracować, bo od niedawna jesteśmy wszyscy razem i jest wiele rzeczy do poprawienia i to jest naszym celem, żeby coraz lepiej grać. Trudny rywal, bo bardzo dobrze dzisiaj chłopaki z Bełchatowa zagrywali. My mieliśmy trochę problemu z przyjęciem i była walka, było widać to na boisku. Wiadomo, pierwszy mecz w sezonie, trochę jeszcze nie jesteśmy do końca zgrani, bo chłopaki przyjechali trochę późno z reprezentacji, ale trenujemy ostro i nie poddajemy się i będziemy walczyć dalej o mistrzostwo. Nie przyjechaliśmy tutaj, żeby sobie zagrać sparing, musieliśmy to trofeum zdobyć. Nie udało się, gratulujemy dla drużyny z Bełchatowa i skupiamy się na kolejnych celach. Myślę, że po dzisiejszym meczu nasz sztab szkoleniowy ma naprawdę duży materiał do analizy, a my wiemy, na czym powinniśmy się skupić przed pierwszym meczem ligowym. Mamy na pewno bardzo dużo grania. Wolałbym grać szybko 3-0. I żeby oszczędzać troszeczkę sił. Natomiast siatkówka jest także dla kibiców i to oni nas nakręcają, napędzają, są ogromnym motorem napędowym i dla nich też coś się należy, więc ten set taki 30 coś do 30, tak, to właśnie był dla nich. Musimy doszlifować siebie wzajemnie, poznać się trochę lepiej, elementy na boisku wykonywać też lepiej. W każdym momencie można coś zrobić lepiej, bo jeżeli gdzieś tam pozostaniemy w jednym miejscu, no to drużyny przeciwne się na pewno będą rozwijać i na pewno będą grać lepiej. Ale my wiemy, gdzie jakieś mamy niuanse do poprawienia, wiemy, gdzie mamy jakieś tam braki i wiemy, że nie jesteśmy długo ze sobą i to zgranie też można poprawiać, więc za każdym razem, jak przychodzimy na trening, to dajemy maksymalnie ile się da i staramy się nad tym wszystkim pracować. Zespół jest jak najbardziej odmieniony, siatkówka wygląda zupełnie inaczej, atmosfera jest inna, jest bardzo dużo uśmiechu, czego nam troszeczkę brakowało w tamtym sezonie i mamy nowego trenera, nowy duch, ja najwidoczniej najlepiej trenuję z Włochami i to się chyba sprawdza. Także cieszę się ogromnie z tego i będę ciężko na to pracować, aby na to zaufanie trenera. Mieliśmy łatwą kontrę, gdzie Mariusz na lewym, na wysokiej piłce, na potrójnym bloku splasował i Maurysowi przeleciała przez palce, także takie piłki bolą, bo nikt nie ma pretensji, kiedy wpada cios bezpośrednio w boisko, natomiast takie coś, no to jest szansa dla nas na wygranie seta. No mam nadzieję, że wyciągniemy tylko po prostu z tego wnioski.